Historia Matana nie jest jedynie tragicznym przykładem jednostkowego nieszczęścia, to symboliczny przykład systemowych problemów, które dotykały setki niewinnych osób w dawnych czasach. Jego los ujawnia, jak rasistowskie stereotypy i ksenofobia mogą zniszczyć życie, a instytucje, które powinny stać na straży prawdy, mogą być zaślepione uprzedzeniami. Mahmud Hussein Matan Urodził się w Somalii w 1923 roku, w regionie, który wtedy był protektoratem brytyjskim. Już pod koniec XIX wieku wielu mieszkańców tego regionu zaczęło emigrować do dużych portowych miast Wielkiej Brytanii, gdzie podejmowali pracę jako marynarze handlowi. W miarę upływu lat, a zwłaszcza podczas I i II wojny światowej, liczba migrantów z tego obszaru znacznie wzrosła. Brytyjczycy rekrutowali młodych, zdrowych mężczyzn do pracy na statkach marynarki wojennej, co przyczyniło się do dalszego napływu migrantów. Podczas II wojny światowej Mahmud, pełniący funkcję marynarza handlowego, dotarł statkiem do Cardiff, stolicy Walii. W Cardiff mieszkała już znaczna diaspora Somalijczyków, głównie składająca się z ciężko pracujących młodych mężczyzn którzy przybyli tam w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy. Mahmudowi udało się znaleźć zatrudnienie w Cardiff i zdecydował się osiedlić w Walii. Zamieszkał w dzielnicy Tiger Bay, która dzisiaj nosi nazwę Beauty Town. To dzielnica położona na południu Cardiff, między centrum miasta a dokami. Wówczas była to jedna z pierwszych wielokulturowych społeczności w Zjednoczonym Królestwie. Oferująca schronienie pracownikom z ponad pięćdziesięciu krajów. Dzielnica była znana z wysokiego poziomu przestępczości i niebezpieczeństwa. Wzdłuż jej ulic powstały swoiste ulice czerwonych latarni, gdzie kobiety spotykały się z robotnikami z doków, szukając dodatkowego źródła dochodu. Pisarz Howard Spring, który pochodził z Cardiff, opisał Tiger Bay w swoich wspomnieniach jako miejsce pełne kontrastów. Szerokooczni i makaroniarze, hindusi i lewantyńczycy kręcili się po lekko złowieszczych uliczkach rozciągających się z B Town Street. Labirynty marynarskich akademików, wątpliwe hotele, handlarze statków przesiąknięci sznurkiem i brezentem. Dzieci o najdziwniejszych kolorach, owoce okropnych mezaliansów, szwędające się półnagie po ulicach. Witryny sklepów ozdobione nazwami które reprezentowały wszystkie możliwe klany i klasy pod słońcem. Flagi wszystkich narodów powiewały na fasadach domów. To była brudna, śmierdząca, zgniła i romantyczna dzielnica, jednocześnie zniewaga dla społeczeństwa i jego inspiracja, a ja kochałem ją. Wkrótce Mahmud poznał siedemnastoletnią Lorę Williams, pracownicę papierni. Młodzi ludzie zaczęli się spotykać. Spędzając czas razem na spacerach i w kinie. Lora obawiała się, że jej rodzice będą przeciwni jej związkowi z czarnoskórym migrantem, dlatego początkowo starali się utrzymać swoją relację w tajemnicy. Jednak już po zaledwie trzech miesiącach od ich pierwszego spotkania, Mahmud i Lora postanowili wziąć ślub. Nowo powstała rodzina musiała stawić czoła licznym trudnościom, spotykali się z obraźliwymi uwagami, Wyzwiskami, a nawet przemocą fizyczną, gdy tylko pojawiali się razem na ulicy lub w sklepie. Dla wielu ludzi ich związek był trudny do zaakceptowania, co odzwierciedlało szersze społeczne napięcia i uprzedzenia tamtych czasów. Pomimo wsparcia, jakie mieszkańcy Tiger Bay oferowali sobie nawzajem, Laura i Mahmud napotkali trudności w znalezieniu właściciela nieruchomości, który zgodziłby się wynająć im mieszkanie. Brak dostępnych lokali mieszkalnych stanowił dodatkowe wyzwanie, które musieli pokonać, próbując ułożyć sobie życie w nowym i często nieprzyjaznym środowisku. Na temat rodzin wielokulturowych i stosunku do nich w Wielkiej Brytanii napisano wiele interesujących prac i badań, które rzucają światło na zmieniające się postawy społeczne. Czarnoskórzy zaczęli pojawiać się w Wielkiej Brytanii już w XVI wieku. W XVII i XVIII wieku powstały całe dynastie, które bogaciły się dzięki pracy niewolników na plantacjach Barbadosu i innych karaibskich wysp. W tych czasach niewolnictwo było powszechnie akceptowane i traktowane jako naturalny element gospodarki. Niewolnicy byli traktowani jako własność swoich właścicieli i, podobnie jak inne dobra, byli wymieniani w inwentarzach plantacji. Oraz na listach dziedzicznych towarów w niezliczonych testamentach. Ich status jako własności podkreślał brutalność i bezduszność systemu niewolniczego. Ustawa o zniesieniu niewolnictwa z 1803 roku formalnie uwolniła 800 tysięcy Afrykanów, którzy wówczas byli traktowani jako własność swoich właścicieli. Mniej znanym faktem jest jednak, że ta sama ustawa przewidywała odszkodowanie dla właścicieli uwolnionych niewolników, płatne z kieszeni podatników. Rząd brytyjski przeznaczył 20 milionów funtów na takie odszkodowania, co stanowiło 40% wszystkich wydatków rządowych w 1834 roku. Trzeba dodać, że dawni niewolnicy nie tylko nie otrzymali nic, ale także musieli bezpłatnie pracować u dawnych właścicieli 45 godzin tygodniowo przez 4 lata po uwolnieniu, co w praktyce wydłużało ich zależność od byłych właścicieli. Jeśli chodzi o małżeństwa między angielskim społeczeństwem a afrykańskim, już w dziełach Szekspira znajdujemy przykłady takich związków. Z czasem stały się one bardziej powszechne w Imperium Brytyjskim. I były zawierane we wszystkich klasach angielskiego społeczeństwa. Jednakże to, że takie małżeństwa istniały, nie oznaczało, że były akceptowane i mile widziane. Osoby z wyższych sfer społecznych, które wchodziły w związki z przedstawicielami innych ras, mogły być chronione przed plotkami i agresją, dzięki swoim pieniądzom i statusowi. Jednakże dla ludzi z klasy średniej i niższej, którzy nawiązywali relacje z osobami z innych ras, życie było znacznie trudniejsze. Byli narażeni na ostracyzm społeczny, wrogość i różne formy dyskryminacji. Mimo, że Imperium Brytyjskie posiadało kolonie i protektoraty w różnych częściach świata, a Chińczycy, Hindusi, Afrykańczycy i mieszkańcy Karaibów od dawna żyli w jej miastach, małżeństwa z osobami innej rasy, przez długi czas były w Anglii uważane za niedopuszczalne. Imperium opierało się na idei przewagi białej rasy nad innymi, co wpływało na społeczne postawy wobec takich związków. Dopiero z czasem, wraz z rozwojem społeczeństwa i zmieniającymi się wartościami, nastąpiła stopniowa zmiana w postrzeganiu małżeństw międzyrasowych i wzrost ich akceptacji. Biolodzy i antropologzy publikowali obszerne tomy i monografie, w których w duchu eugeniki głoszono teorię, że krzyżowanie białej i czarnej rasy prowadzi do potomstwa, które będzie nieuchronnie słabsze od obojga rodziców. Uważano, że ich geny będą zniekształcone, a zdolność do reprodukcji osłabiona. Choć istnieli także zwolennicy teorii, według której mieszanie ras prowadzi do powstania silniejszego. I bardziej wytrzymałego potomstwa, które dziedziczy najlepsze cechy obu rodziców. Ich poglądy były zdecydowanie mniej popularne. Ich idee nie zdobyły takiego uznania jak negatywne teorie dotyczące mieszania ras. W literaturze popularnej związki między białym człowiekiem a przedstawicielem innej rasy przedstawiano często jako coś egzotycznego i erotycznego, przyciągającego uwagę. Ale zarazem niebezpiecznego i prowadzącego do tragicznych i destrukcyjnych konsekwencji. Dzieci z takich związków były traktowane jako biedne, niedołężne i często postrzegane jako białe wrony w sierocińcach osoby znajdujące się na marginesie społeczeństwa niezdolne do samodzielnego życia. Warto zaznaczyć, że mieszanie ras białych z bliskimi narodami europejskimi. Takimi jak Niemcy czy Francuzi, nie budziło takiego samego sprzeciwu. Interakcje międzyludzkie w obrębie Europy były znacznie mniej kontrowersyjne niż mieszanie ras z innych kontynentów. Dyskusje na temat wyższości jednej rasy nad drugą w Wielkiej Brytanii były ściśle powiązane z statusami społecznymi. Kolorowi ludzie, mimo swojego statusu, często zajmowali wysokie stanowiska. Posiadali ogromne majątki i odnosili sukcesy w różnych dziedzinach, takich jak sztuka czy nauka. Małżeństwa angielskiego establishmentu z indyjskimi księżniczkami były nawet postrzegane jako sposób na wzmocnienie pozycji w koloniach indyjskich. Z kolei król jakiegoś afrykańskiego kraju miał w oczach Brytyjczyków więcej społecznego prestiżu niż ubogi, choćby biały, mieszkaniec East Endu. Muszę tutaj zaznaczyć, że biali mężczyźni wchodzący w związki z kobietami innych ras byli traktowani bardziej pobłażliwie niż białe kobiety związane z Azjatami lub osobami o ciemniejszej karnacji. Uważano, że dla angielskich mężczyzn takie wielokulturowe relacje, choć niepożądane, są w pewnym sensie nieuniknione. Ponieważ w krajach kolonialnych brytyjskiego imperium przebywało i pracowało głównie brytyjskich mężczyzn, podczas gdy angielskich kobiet było znacznie mniej. Seksualne potrzeby Brytyjczyków, jak sądzono, musiały być w końcu zaspokajane, a związki z kobietami innych ras były postrzegane jako część tej potrzeby. Natomiast stosunek do angielskich kobiet, które wchodziły w związki lub małżeństwa z przedstawicielami innych ras, był skrajnie potępiający. Kobiety te były postrzegane przede wszystkim jako matki, które miały wspierać imperium w narodzinach i wychowywaniu czystego, silnego potomstwa, kluczowego dla siły i świetności imperium. Ich związki z innymi rasami były uznawane za zdradę ojczyzny i najwyższy stopień niepatriotyzmu, co prowadziło do zarzutów o naruszenie czystości rasy. Takie kobiety były obdarzane obraźliwymi przydomkami, a ich postawa była przedmiotem społecznego potępienia i pogardy. Uważano, że takie postawy są charakterystyczne wyłącznie dla upadłych kobiet o najniższych moralnych wartościach i pochodzących z najniższych klas społecznych. Relacje angielskich kobiet z mężczyznami innych ras budziły poważne zaniepokojenie, zarówno wśród prasy, jak i przedstawicieli władz. W skrajnych przypadkach takie kobiety były karane utratą brytyjskiego obywatelstwa, co miało na celu nie tylko ukaranie jednostek, ale także odstraszanie innych przed podejmowaniem podobnych działań. Po I wojnie światowej w 1990 roku w dużych portowych miastach Wielkiej Brytanii, takich jak Cardiff, wybuchły agresywne ataki na czarnych migrantów. W obliczu zakończenia wojny wielu Anglików straciło pracę w marynarce wojennej i zaczęło postrzegać Afrykańczyków jako zagrożenie dla swoich miejsc pracy. Chociaż rzeczywiście istniały obawy, że migranci z Afryki mogą zabierać miejsca pracy, agresja często koncentrowała się na tych Afrykańczykach, którzy nawiązywali relacje lub zawierali małżeństwa z białymi Angielkami. W praktyce oznaczało to, że agresja niejednokrotnie wynikała z zazdrości seksualnej, gdyż część napastników była sfrustrowana tym, że czarni mężczyźni zdobywali zainteresowanie ich kobiet. Tak więc przemoc nie tylko wynikała z obaw ekonomicznych, ale także z głębszych uprzedzeń dotyczących związków międzykulturowych. Pomimo długotrwałej obecności migrantów z Afryki i Azji w Wielkiej Brytanii, oraz rosnącej liczby związków między nimi a białymi mieszkańcami, małżeństwa takie wciąż spotykały się z wyraźnym protestem i społecznym niezadowoleniem w połowie XX wieku. Choć niektóre dzieci z mieszanych małżeństw, wychowujące się w dzielnicach takich jak Tiger Bay, wspominały, że nigdy nie czuły dyskryminacji i miały szczęśliwe dzieciństwo, porównywalne z innymi brytyjskimi dziećmi tamtego okresu. Nie wszyscy mieli takie szczęście. W rzeczywistości wiele osób z takich rodzin musiało zmagać się z codziennymi wyzwaniami, związanymi z uprzedzeniami i nietolerancją społeczną. W latach 50. XX wieku, mimo że nie istniały formalne przepisy zabraniające wynajmowania mieszkań osobom czarnoskórym, sytuacja na rynku nieruchomości była trudna. Według badań, tylko 15 z tysiąca właścicieli nieruchomości było gotowych wynająć mieszkanie afrykańskiemu migrantowi. Taka sytuacja zmusiła młodą rodzinę Mahmud do życia osobno. Lora mieszkała dalej z rodziną, podczas gdy Mahmud wynajmował mieszkanie razem z innymi imigrantami. Wkrótce para postanowiła przeprowadzić się do Hall, miasta w Anglii, które zdawało się oferować lepsze warunki życia. W hall Życie wydawało się im bardziej znośne, a choć nadal borykali się z rasowymi uprzedzeniami, które były obecne w społeczeństwie, ludzie w hall wydawali się bardziej tolerancyjni wobec ich rodziny. Miasto to było znane z bardziej otwartego podejścia do obcokrajowców i imigrantów. W latach pięćdziesiątych Anglia przeżywała dynamiczny wzrost gospodarczy. Co spowodowało, że wiele miast, w tym hall. Zmagało się z niedoborem rąk do pracy. Ta sytuacja przyczyniła się do nowej fali migracji i większej akceptacji dla ludzi z różnych zakątków świata, którzy przybywali do Anglii w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Hal, podobnie jak Cardiff, miało tętniący życiem port, co oznaczało wiele możliwości zatrudnienia dla pracowitych i sumiennych ludzi, takich jak Mahmud. Miasto to stało się dla niego nowym, bardziej obiecującym miejscem, gdzie miał szansę na stabilniejsze życie i lepsze perspektywy zawodowe. W archiwach HAL nie zachowały się szczegółowe informacje o tym, kiedy dokładnie Mahmud i Lora tam mieszkali, jednak na podstawie wspomnień Lory można ustalić, że ich pobyt przypadał rok 48 lub 49, choć mieli nadzieję na nowy początek, ich życie w Hall nie przyniosło oczekiwanej stabilizacji. Niestety nie udało im się na stałe osiedlić w Anglii, gdy firma, w której pracował Mahmud, została zlikwidowana, zmuszeni byli wrócić do Cardiff. Znaleźli się ponownie w dzielnicy Tiger Bay, znanej ze swojej wielokulturowości, choć nie zapewniającej najlepszych warunków mieszkaniowych. Dzielnica, choć barwna i różnorodna, Zmagała się z problemami związanymi z przeludnieniem i zaniedbaną infrastrukturą. Pomimo starań Mahmudowi i Lorze nie udało się znaleźć wspólnego mieszkania, choć mieli już trzech synów, byli zmuszeni żyć osobno. Lora wraz z dziećmi zamieszkała u krewnych na Davis Street, podczas gdy Mahmud wynajmował pokój na tej samej ulicy, dzieląc go z innymi czarnoskórymi imigrantami. Codzienność była trudna. Mahmud walczył o lepsze warunki dla rodziny, a Lora, oprócz trudów samotnego wychowywania dzieci, musiała mierzyć się z rasistowskimi atakami sąsiadów, którzy nie akceptowali jej związku z czarnoskórym mężczyzną. Mahmud, mimo licznych przeszkód, pozostawał ambitny i pełen nadziei. Wierzył, że dzięki ciężkiej pracy uda mu się poprawić sytuację rodziny. Jego marzeniem było zakupienie własnego domu w lepszej dzielnicy. Gdzie mogliby wieść spokojne życie, zdala od rasowych uprzedzeń i codziennych trudności. W tym samym czasie Tiger Bay stała się miejscem tragicznego wydarzenia, które na długo zapisało się w pamięci mieszkańców. Lily Wolpert, 41-letnia niezamężna kobieta, prowadziła wraz z rodziną sklep odzieżowy przy Butte Street, głównej arterii łączącej Tiger Bay z centrum Cardiff. Była znana nie tylko jako sprzedawczyni, ale także jako lichwiarka, udzielająca nieformalnych pożyczek na wysoki procent, co przynosiło jej zarówno klientów, jak i wrogów. Wieczorem, w czwartek 6 marca 1952 roku, około godziny 20.15, ciało Lili zostało znalezione w jej sklepie. Zginęła od ran zadanych ostrym narzędziem, a wnętrze sklepu było dosłownie zalane krwią. Morderstwo było brutalne, a sprawca, który zapewne również był pokryty krwią, zdołał uciec. Policja, która szybko dotarła na miejsce zbrodni, zauważyła, że z kasy sklepowej zniknęło 100 funtów, a narzędzie zbrodni nie zostało znalezione. Matka i siostra Lili, przebywające w domu połączonym ze sklepem, relacjonowały, że Lili zazwyczaj zamykała sklep około godziny dwudziestej. Tego wieczoru, jak to miała w zwyczaju, Mogła otworzyć drzwi komuś, kto zadzwonił dzwonkiem. Rodzina Wolpert była znana z tego, że obsługiwała stałych klientów nawet po oficjalnych godzinach pracy. Policja podejrzewała, że przestępstwo mogło zostać popełnione przez pracownika jednego z wielu statków cumujących w dokach Cardiff, gdzie załogi często pozostawały anonimowe. Aby zapobiec ucieczce sprawcy, Natychmiast zakazano jakimkolwiek jednostkom opuszczania portu. Równocześnie funkcjonariusze skupili się na ustaleniu dokładnej chronologii zdarzeń. Ustalono, że ostatni raz Lili Wolpert widziano żywą około 20 godziny. Wtedy w jej sklepie przebywały dwie klientki, którym pomagała. Jedna z nich podczas przesłuchania zeznała, że widziała ciemnoskórego mężczyznę z wąsami kręcącego się w pobliżu i wewnątrz sklepu, kiedy robiły zakupy. Choć jego zachowanie wydało jej się nieco podejrzane, nie przywiązała do tego większej wagi aż do momentu, gdy dowiedziała się o morderstwie. Drugi świadek, sąsiadka Lili, zeznała, że około dwudziestej wyszła z domu zmierzając do centrum i zauważyła Lili stojącą w drzwiach sklepu, jakby przygotowywała się do jego zamknięcia. Porozmawiały krótko, po czym kobieta ruszyła dalej, nieświadoma nadciągającej tragedii. Około 20:17 mężczyzna przejeżdżający obok sklepu zauważył, że światło wewnątrz było wciąż zapalone, a drzwi częściowo otwarte. Niedługo potem, o 20:28, osoba, która odkryła ciało, zgłosiła to na policji. Biorąc pod uwagę zebrane informacje, Śledczy doszli do wniosku, że zbrodnia musiała zostać popełniona w przedziale czasowym między 20 a 20. 20. Kluczowym zadaniem było teraz zidentyfikowanie sprawcy i jego zatrzymanie. Policja rozpoczęła szeroko zakrojone śledztwo, przesłuchując osoby z kryminalną przeszłością oraz przeszukując pobliskie dzielnice, w tym slamsy wokół doków. Funkcjonariusze pukali do każdych drzwi. Mając nadzieję, że ktoś przekaże istotne informacje, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu sprawy. Jednym z podejrzanych, których odwiedziła policja, był Mahmud Hussein Matan, mieszkający pod adresem Davis Street 42. Na pytania funkcjonariuszy odpowiedział, że wieczór spędził w kinie do godziny 19:30, a następnie wrócił do domu. Jego pokój został dokładnie przeszukany. Jednak policji nie udało się znaleźć żadnych dowodów wskazujących na jego udział w zbrodni. W trakcie rozmowy jeden z policjantów zapytał Mahmuda, czy nosi płaszcz, na co ten odpowiedział twierdząco. Funkcjonariusze obejrzeli płaszcz i zauważyli, że był mokry, co było zgodne z faktem, że tego wieczoru padał deszcz. Po krótkiej inspekcji, nie znajdując żadnych podejrzanych śladów, policjanci opuścili dom Mahmuda. I kontynuowali śledztwo, nadal próbując odnaleźć sprawcę brutalnego morderstwa lili Wolpert. Następnego dnia jamański imigrant Harold Kajwer złożył szczegółowe zeznania na policji. Twierdził, że widział dwóch Somalijczyków: jeden stał naprzeciwko okna sklepu lili Wolpert, a drugi właśnie wychodził ze środka i przeszedł obok niego. Kajwer opisał tego mężczyznę jako osobę o złotych zębach co było bardzo charakterystyczne. Na pytanie, czy mężczyzna miał na sobie płaszcz i kapelusz, odpowiedział, że Somalijczyk nie nosił ani jednego, ani drugiego. Natomiast ten, który stał przed sklepem, miał na sobie lekki, nieprzemakalny płaszcz i filcowy kapelusz. Kajwer podkreślił, że dobrze zapamiętał tego, który przeszedł obok niego i był pewien, że rozpozna go ponownie. Jednak co do mężczyzny stojącego przy witrynie sklepu, nie miał tej pewności, ponieważ nie zdążył się mu dokładnie przyjrzeć. Pomimo intensywnego śledztwa, tydzień po brutalnym zabójstwie Lili Wolpert, policja wciąż nie miała istotnych tropów ani podejrzanych. Presja rosła z każdym dniem. Sprawa była szeroko opisywana w prasie, a mieszkańcy Cardiff żywo o niej dyskutowali. Morderstwo Lili stało się głównym tematem rozmów w mieście, a jego rozwiązanie stało się priorytetem. Mimo tego, postępów w śledztwie brakowało. Sytuacja zmieniła się, gdy rodzina Lili Wolpert ogłosiła nagrodę w wysokości 200 funtów za informacje, które mogłyby pomóc w ujęciu sprawcy. Miało to na celu zachęcić świadków do zgłaszania się z potencjalnie cennymi informacjami które mogłyby przyczynić się do przełomu w śledztwie. Niedługo później na komisariat zgłosiła się May Gray, stała informatorka policji. Złożyła oświadczenie, że 6 marca, w dzień morderstwa, Mahmud Hussein Matan pojawił się w jej sklepie, by kupić używaną odzież. Co wzbudziło jej podejrzenia, to fakt, że miał przy sobie plik banknotów. Grey wiedziała, że Matan zwykle był biedny, i nigdy nie posiadał większych sum pieniędzy co wydało jej się podejrzane w kontekście morderstwa dodatkowo Harold Kiver, jamański świadek który wcześniej zeznawał zgłosił się ponownie tym razem bardziej zdecydowany oświadczył że to właśnie Mahmud Hussein Matan był mężczyzną którego widział przed sklepem Lili Wolpert uzbrojeni w te nowe informacje Policja postanowiła ponownie przesłuchać Matana. Mimo to Mahmud stanowczo zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodni. Twierdził, że nie był tego dnia na Butte Street i nie miał nic wspólnego z morderstwem Lili Wolpert. Utrzymywał, że do 19.30 przebywał w kinie, a potem wrócił do domu. Śledztwo napotykało jednak poważne trudności ponieważ zeznania świadków, którzy widzieli osoby w pobliżu sklepu Lili Wolpert w wieczór zbrodni, były sprzeczne. Każdy z nich miał inną wersję wydarzeń i różnie opisywał osoby, które mogły przebywać w okolicy w czasie popełnienia przestępstwa. Policja zmagała się z tymi nieścisłościami, co znacząco utrudniało dalszy postęp w dochodzeniu. Siostra Lili Wolpert była pewna, że widziała czarnoskórego mężczyznę w sklepie krótko przed popełnieniem przestępstwa. Zauważyła, że jego głowa niemal dotykała framugi drzwi, co sugerowało, że był bardzo wysoki. Jej opis był precyzyjny, jednak, w świetle dalszych dowodów pojawiły się wątpliwości co do dokładności tej obserwacji. 15 marca 1952 roku. Policja ponownie odwiedziła dom Mahmuda Matana. Jego mieszkanie zostało przeszukane, a Mahmud został aresztowany pod zarzutem kradzieży płaszcza przeciwdeszczowego. Tego samego dnia stanął przed sądem, gdzie zdecydowano o jego dalszym areszcie. Był to poważny krok, który podkreślał rosnące napięcie wokół sprawy. Policja postanowiła dokładnie zbadać życie osobiste Mahmuda. Z niektórych źródeł wynikało, że Mahmud wydawał się mieć więcej pieniędzy niż zazwyczaj w dniach po zbrodni. To budziło wątpliwości, biorąc pod uwagę jego wcześniejszy status finansowy. Mimo to, nawet jeśli Mahmud miał dodatkowe środki, nadal mieszkał w małej, skromnej kamienicy na Davis Street. Żadne znaczące sumy pieniędzy nie zostały odkryte podczas przeszukań jego mieszkania. Dodatkowo, Mahmud był osobą niskiego wzrostu, co kłóciło się z opisem wysokiego mężczyzny, którego widziała siostra Lili Wolpert. Mahmud został umieszczony na dwóch listach podejrzanych, które miały na celu identyfikację przez świadków. Policja miała nadzieję, że ktoś z nich rozpozna Mahmuda, ale niestety nikt nie wskazał jego osoby jako podejrzanego. Na komisariacie pojawiła się również dwunastoletnia dziewczynka, która zgłosiła się, aby zeznawać. Powiedziała, że widziała Lili Wolpert otwierającą drzwi sklepu wysokiemu, ciemnoskóremu mężczyźnie z wąsami tuż po zamknięciu sklepu. Gdy poproszono ją o zidentyfikowanie mężczyzny, w liście do identyfikacji był tylko Mahmud Hussein Matan. Dziewczynka, mimo wskazań na liście, stanowczo oznajmiła, że to nie był on. Policja uznała, że ze względu na młody wiek i możliwe ograniczenia percepcyjne dziewczynki, jej zeznania nie mogą być traktowane jako wiarygodne i postanowiła je wykluczyć z dalszego śledztwa. 16 marca o godzinie 17.30 policja postawiła Mahmuda Matana w stan oskarżenia o zabójstwo Lili Wolpert. Zarzuty opierały się na teoretycznej hipotezie że Mahmud miał włamać się do sklepu, gdy Lili obsługiwała dwie klientki, ukryć się, a następnie czekać, aż klientki opuszczą sklep i Lili zamknie drzwi, potem miałby zaatakować ją, wykorzystując sytuację, gdy była sama. Jednak ta teoria była kontrowersyjna i opierała się na skąpych dowodach. Żaden ze świadków nie widział Mahmuda w pobliżu lub wewnątrz sklepu w dniu zbrodni. Harold Kyver, który wcześniej składał zeznania, mówił o dwóch Somalijczykach: jednym ze złotymi zębami, bez kapelusza i płaszcza, oraz drugim w płaszczu i kapeluszu. Opis siostry Lili odnosił się do wysokiego, ciemnoskórego mężczyzny, a żaden z tych opisów nie pasował do Mahmuda Matana. Żaden z uczestników procedury identyfikacyjnej nie rozpoznał Matana jako sprawcy. Dodatkowo, Zeznania o mężczyźnie z wąsami były sprzeczne z faktami, ponieważ Mahmud regularnie golił się na gładko. Wszystkie te nieścisłości podważały wiarygodność oskarżeń wobec Mahmuda i rzucały cień na prowadzone śledztwo. Wszystko, co policja mogła przedstawić w sprawie, to dwa mikroskopijne plamki krwi na butach Mahmuda, które kupił jako używane oraz sprzeczne zeznania May Gray i Harolda Kajwera. Proces Mahmuda Hussaina Matana rozpoczął się w Swansea w lipcu 1952 roku i trwał zaledwie trzy dni. Mahmud, którego znajomość angielskiego była daleka od idealnej, nie otrzymał pomocy tłumacza ani podczas przesłuchań policyjnych ani na sali sądowej. Brak wsparcia językowego mógł znacząco utrudnić mu obronę. Zarzuty opierały się niemal wyłącznie na zeznaniach świadków, którzy rzekomo widzieli oskarżonego w pobliżu sklepu Lili Wolpert. Oskarżenia były poważne, a prokuratura musiała udowodnić, że to właśnie Mahmud był odpowiedzialny za brutalne morderstwo. Głównym świadkiem w sprawie był Harold Kajwer, który zeznawał dwukrotnie. W swoim pierwszym zeznaniu Kajwer twierdził, że widział dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał złote zęby i nie nosił ani płaszcza ani kapelusza. Jednak po ogłoszeniu nagrody za informacje prowadzące do ujęcia sprawcy, kajwer zmienił swoje zeznania i stwierdził, że widział Mahmuda Matana. Policja nie ujawniła, że kajwer zmienił swoje zeznania po tym, jak rodzina zamordowanej ogłosiła nagrodę, a sam kajwer i May Gray otrzymali tę nagrodę. Ukrywanie tych informacji mogło wpłynąć na postrzeganie sprawy. Dodatkowo, czterech innych świadków, w tym dwunastoletnia dziewczynka, którzy byli w pobliżu sklepu w czasie zbrodni, nie rozpoznało Mahmuda jako sprawcy, co podważało wiarygodność zeznań Kajwera. Podczas procesu złożono liczne zeznania świadków, ale były one sprzeczne i niejednoznaczne. Policja nie miała żadnych jednoznacznych dowodów potwierdzających winę Mahmuda, mimo wielokrotnych przeszukań jego mieszkania. Brak konkretnych dowodów na winę oskarżonego stawiał pod znakiem zapytania zasadność oskarżeń. Niestety, zespół obrony nie wykonał swojej pracy w sposób należyty. W trakcie trzydniowego procesu często wydawało się, że obrona zamiast skutecznie bronić oskarżonego, Działała bardziej na korzyść strony oskarżycielskiej. Adwokaci Mahmuda nie przedstawili żadnych dodatkowych świadków, którzy mogliby potwierdzić jego alibi lub podważyć wersję wydarzeń przedstawioną przez oskarżenie. Nawet jego żona, Laura, która chciała zeznawać w obronie męża, została przekonana, że jej zeznania nie będą uznane za istotne w sądzie. Brak wsparcia ze strony obrony oraz sprzeczne dowody i zeznania stworzyły sytuację, w której Mahmud miał niewielkie szanse na sprawiedliwy proces. Ale matka Lory przybyła do sądu z klarowną wersją wydarzeń. Zeznała, że 6 marca o godzinie 20:00 rozmawiała z Mahmudem, stojąc na progu swojego domu pod numerem 8 na Davis Street, który znajdował się w odległości około 3 km od Butte Street oznaczało to, że Mahmud nie mógł w żaden sposób dotrzeć do sklepu Lili Wolpert przed godziną 20:15, a tym bardziej przed 20:20. .20. Matka Lory dodała, że choć nie pamiętała dokładnie, w co był ubrany Mahmud, to z całą pewnością miał na sobie duży czarny kapelusz w stylu Antonego Edena, kapelusz, który zyskał popularność w latach 20 dzięki brytyjskiemu politykowi o tym imieniu. Dwóch innych świadków zeznało, że później, o godzinie 20:30, podejrzany znajdował się z nimi w domu pod numerem 42 na Davis Street. Ich zeznania dodatkowo komplikowały ustalenie dokładnego czasu zbrodni, który był kluczowy dla potwierdzenia alibi Mahmuda. Podczas mowy końcowej, obrońca Matana pozwolił sobie na lekceważące uwagi o swoim kliencie, nazywając go. Dzieckiem natury i w połowie cywilizowanym dzikusem. Takie komentarze mogły wzbudzić negatywne reakcje wśród ławników i wpłynąć na ich postrzeganie Mahmuda, zamiast skutecznie przekonać ich o jego niewinności. 24 lipca 1954 roku proces Matana zakończył się, a ława przysięgłych udała się na naradę. Po powrocie ogłosili, że uznali oskarżonego za winnego zabójstwa Lili Wolpert, a sędzia skazał Mahmuda Matana na karę śmierci przez powieszenie. Mahmud mocno wierzył w angielski system sprawiedliwości i miał nadzieję, że prawdziwy zabójca zostanie ostatecznie ujęty. Niestety, jego apelacja została odrzucona 19 sierpnia 1952 roku a 3 września 1950, drugiego roku został powieszony w więzieniu w Cardiff. Informacje o jego egzekucji były szeroko relacjonowane w mediach, a sama egzekucja wywołała wiele emocji i kontrowersji. Lora, żona Mahmuda, nie została poinformowana o egzekucji ani przed jej wykonaniem, ani po jej przeprowadzeniu. Dowiedziała się o tym dopiero kilka tygodni później, gdy pojechała odwiedzić męża w więzieniu i zobaczyła przyklejoną do ściany kartkę z powiadomieniem o wykonaniu wyroku śmierci. Mahmud Matan stał się ostatnią osobą w Walii, która została skazana na śmierć. Jego przypadek wywołał szeroką dyskusję na temat sprawiedliwości i błędów sądowych w systemie prawnym. Rodzina Mahmuda, nie wierząc w jego winę, postanowiła podjąć wszelkie możliwe kroki, aby udowodnić jego niewinność. Początkowo Lora, a później także jej dorastający synowie, zdecydowali się walczyć o uniewinnienie Mahmuda. Z biegiem lat odkryto, że dwa lata przed śmiercią Lili Wolpert, Harold Kajwer, który był kluczowym świadkiem w sprawie, został postawiony przed sądem za napaść z użyciem butelki. Okazało się, że adwokaci Mahmuda nie przeprowadzili dokładnego śledztwa w tej sprawie i nie sprawdzili, czy świadkowie oskarżenia mieli wcześniej problemy z prawem. W 1967 roku Kajwer został ukarany grzywną w wysokości 23 funtów za zadanie ciężkich obrażeń swojej 19-letniej córce. W maju 1969 roku został skazany na dożywocie za próbę zamordowania swojej córki przy użyciu ostrza. W 1952 roku, kiedy Lili Wolpert została zamordowana, wyszło na jaw, że Harold Kyver nosił wąsy. Jak wcześniej wspomniałem, niektórzy świadkowie opisali mężczyznę z wąsami widzianego w pobliżu sklepu Lili tuż przed zbrodnią. W tej sprawie pojawił się także świadek, który w 1952 roku miał 20 lat i całe życie spędził w okolicach sklepu Lili Wolpert. Chociaż nie był przesłuchiwany przez policję podczas śledztwa, zeznał, że widział Harolda Kajwera stojącego na progu sklepu o godzinie 25 w dniu zabójstwa. Biorąc pod uwagę, że oskarżenie Mahmuda oparte było niemal wyłącznie na zeznaniach Kajwera który później okazał się przestępcą, w 1969 roku Lora Matan, żona Mahmuda, złożyła formalną prośbę do ministra spraw wewnętrznych o ponowne rozpatrzenie sprawy jej męża. Jej celem było unieważnienie niesłusznego oskarżenia. Niestety, mimo przekonujących argumentów, jej prośba została odrzucona, a sprawa wydawała się utknąć w martwym punkcie. W latach 90. Lora wraz z synami i krewnymi rozpoczęła intensywną kampanię mającą na celu przywrócenie sprawiedliwości i oczyszczenie imienia jej męża. Jej wysiłki przyniosły efekty w 1997 roku, kiedy nowo powołana komisja do spraw przeglądu spraw karnych postanowiła dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne dowody i świadectwa. Po starannej weryfikacji materiałów, komisja skierowała sprawę do sądu apelacyjnego. Podczas rozpatrywania sprawy przez sąd apelacyjny ujawnił szereg nieprawidłowości. Sędzia stwierdził, że zarówno dochodzenie, jak i proces sądowy były przeprowadzone z poważnymi naruszeniami prawa. W wyniku tego, 24 lutego 1998 roku, Wyrok skazujący Mahmuda Matana został unieważniony. Dodatkowo okazało się, że Gaz był przesłuchiwany przez policję cztery dni po zabójstwie Lili Wolpert. Potwierdził, że mieszkał na Butte Street i trzykrotnie przechodził obok sklepu Lili tego wieczoru, ostatni raz między 20.10 a 20.15, co odpowiadało czasowi zbrodni. W 1954 roku Gaz został aresztowany pod zarzutem zamordowania sprzedawcy, ale ostatecznie uznano go za niewinnego z powodu choroby psychicznej. Zdiagnozowano u niego schizofrenię, a sąd skomentował, że oskarżony miał skłonności do przemocy wobec kobiet i obsesję na punkcie noży. Został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym dla przestępców Broadmoor. Ale po roku został zwolniony i repatriowany do Somalii. Rodzinie Mahmuda pozwolono na ekshumację jego ciała i przeniesienie go z więzienia w Cardiff na muzułmańską część cmentarza w Cardiff. Na nagrobku widnieje epitafium: Zabity przez niesprawiedliwość. Można to także interpretować jako zabity przez bezprawie, ponieważ angielskie słowo justice oznacza zarówno sprawiedliwość jak i prawość, podczas gdy jego antonim injustice odnosi się nie tylko do niesprawiedliwości, ale również do bezprawia i braku praworządności. Podczas małżeństwa, a nawet po tragicznej śmierci Mahmuda, Lora zmagała się z wrogością i drwinami ze strony sąsiadów, spotykały ją obraźliwe komentarze, takie jak dziwka dla czarnoskórego i inne podobne obelgi. Jej dzieci były dyskryminowane zarówno z powodu międzyrasowego małżeństwa, jak i z powodu tego, że były potomkami osoby skazanej na śmierć za przestępstwo, którego nie popełniła. Społeczne odrzucenie, z jakim się spotykali, było dla nich ogromnym ciężarem. Lora przez wiele lat zmagała się z trudnościami życia, wychowując troje dzieci, radząc sobie z codziennymi problemami i znosząc wrogość otoczenia. Mimo tych wszystkich trudności, do końca swoich dni wspominała Mahmuda z ciepłem i miłością. Był wspaniałym człowiekiem, to było najlepsze, co mnie spotkało. Był czuły i pełen miłości. Kochał ten kraj i traktował mnie z szacunkiem, jakbym była królową. Wkrótce po unieważnieniu wyroku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wypłaciło loże. Oraz jej dzieciom odszkodowanie w wysokości 1,5 miliona funtów. Warunkiem tej wypłaty było to, aby każdy członek rodziny otrzymał część tej sumy. To odszkodowanie było pierwszym przypadkiem w Zjednoczonym Królestwie, w którym rodzina osoby skazanej na śmierć za przestępstwo, którego nie popełniła, otrzymała takie zadośćuczynienie. Lora zmarła 10 lat później, w 2008 roku po wielu latach walki o sprawiedliwość i rehabilitację pamięci jej męża. Dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Jeśli filmik przypadł Wam do gustu, zachęcam do polubienia i zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych przerażających historii. Do zobaczenia.